Na program zaprasza Bonimet, producent aerozolu Anginbon. Łagodzącego podrażnienia, błony śluzowej jamy ustnej i gardła. Dzień dobry Państwu. Ten przedwiosenny czas. Pytanie jest przedwiosenne, czyli o ból gardła. Jakie zioła pomogą przy powracającym bólu gardła i częstej anginie? Proszę Państwa. Angina y, czasami jest to y, sformułowanie przesadzone, bo pacjenci mają kłopoty z odróżnieniem, czy jest to angina, czyli zapalenie migdałków, czy jest to zwyczajny ból gardła związany z infekcją wirusową. Jeżeli chodzi o y, bóle gardła, to w y, zdecydowanej większości przypadków są to infekcje wirusowe. Zwłaszcza, gdy to się toczy u osoby dorosłej. Bo tutaj źródła podają, że od 90 do 95% wszystkich dolegliwości, pacjentów, którzy mają dolegliwości, ma właśnie dolegliwości z powodu infekcji wirusowych. W przypadku dzieci tutaj nieco więcej, ale też zdecydowana mniejszość to są infekcje bakteryjne. Nasuwa się pytanie, jak rozróżnić? No, oczywiście dobrze, żeby to zrobił lekarz to rozróżnienie, ale możemy sobie skorzystać też z takiego algorytmu. Więc jak jeżeli mamy podwyższoną temperaturę ciała powyżej 38 stopni. Jeżeli mamy powiększone węzły chłonne, jeżeli mamy nalot na migdałkach, jeżeli mało mamy kaszlu, to wtedy gdy wszystkie te czynniki są spełnione, możemy przypuszczać, że w połowie przypadków jak pacjent ma te objawy, to jest infekcja bakteryjna, czyli paciorkowcem. No i wtedy trzeba bardzo poważnie rozważyć antybiotykoterapię, i tutaj zdecydowanie namawiam do, do konsultacji z lekarzem. Niemniej jednak, gdy mamy tylko bóle gardła, czerwone łuki podniebienne, nie widać tam tych objawów, które Państwu przedstawiłem, należy przypuszczać, że jest to infekcja wirusowa, a na taką infekcję najlepiej nadają się zioła. Jakie preparaty, co stosować? My stosujemy działanie i ogólnoustrojowe i działanie miejscowe. Miejscowo Najczęściej zalecamy stosowanie preparatów aerozolu, które mają propolis w swoim składzie, oczar wirginijski, olejki eteryczne. To wszystko dezynfekuje gardło, to wszystko działa przeciwwirusowo, przeciwbakteryjnie, przeciwgrzybicznie oraz przyspiesza proces gojenia. Taki aerozol można podawać nawet co godzinę i to, to ma dobre własności. Jest jedna uwaga, nie powinno się stosować takiego aerozolu u małych dzieci do 6 roku życia, bo olejki eteryczne, zwłaszcza olej miętowy, w w tym wieku jest przeciwwskazany. Oprócz tego można stosować preparaty ziołowe pod postacią czy naparów z ziół, i tutaj na czoło wysuwają się takie gojące zioło, jakim jest babka lancetowata, korzeń lukrecji, prawoślazu, rumianek. Receptura tych mieszanki ziołowej, którą my najczęściej stosujemy w centrum ziołowocznictwa, jest taka widzicie Państwo na ekranie. I czasami Napar z dwóch saszetek, czyli dwa razy dziennie po jednej saszetce takiej mieszanki wystarczy do tego, żeby uśmierzyć bóle gardła. Można na początku stosować nawet trzy razy dziennie. Możemy do tej mieszanki dołowy, ziołowej dodać na przykład łyżkę stołową miodu, bo miód w roztworze wodnym działa dezynfekcyjnie. Gdy rozpuścimy miód w wodzie bądź w naparze ziołowym, wytwarza się w tym, w tym roztworze natlenek wodoru, czyli substancja, która działa dezynfekcyjnie. Możemy do tego, do tego naparu dodać też kropli ziołowych albo stosować je samodzielnie. Receptura kropli jest bardzo podobna do receptury ziół, bo też dominuje tam tymianek, babka lancetowata, lukrecja, lipa, mięta. To są wszystko surowce, które. Mają działanie, mają działanie przeciwzapalne. Gdy pijemy taką mieszankę ziołową przy bólu gardła, czy też te krople, roztwór tych kropli, zalecam pacjentom stosowanie ich w sposób taki wolny, czyli nie wypijać od razu całej szklanki, tylko popijać sobie w trakcie, w trakcie dnia dowolnie często, dlatego że wtedy też działa to też miejscowo na, na gardło. Mając problem z infekcją górnych dróg oddechowych, musimy też brać pod uwagę o to, że Mamy do czynienia, częsta ta infekcja, mamy do czynienia z obniżeniem odporności, a spadek odporności nic tak dobrze nie działa na niego jak, jak preparaty ziołowe, na przykład jeżówka na bazie jeżówki purpurowej, czy też preparat, gdzie jest w szczeli, propolis i, i, i sok z miąszu, a laosu. Tak więc zioła jak najbardziej nadają się do leczenia problemów. Typu bóle gardła, y, czy, też, y, czy też czy też, angina. Oczywiście w anginie jako pomocnicza, bo tutaj już musimy wkroczyć. Y, oczywiście y, po konsultacji lekarskiej z antybiotykoterapią. Gdyby ktoś z Państwa chciał więcej się dowiedzieć na temat fitoterapii, to zachęcam do, do y, y, subskrypcji kanału oczywiście, ale po drugie do. Tego, aby sobie nabył, jeżeli taką ma wolę, którąś z dwóch książek, albo nawet dwie. Pierwsza z nich to Profilaktyka zdrowotna i fitoterapia, która, która jest tutaj pokazana, gdzie tam przedstawione są koncepcje terapeutyczne, gdzie przedstawione są zioła, jak je stosować oraz fitoterapia, ziołowe ocznictwo także gorza, czyli druga, druga książka. Obie te książki są dostępne w księgarniach, bądź też w internecie. Serdecznie pozdrawiam i życzę zdrowia. Sponsorem programu był Bonimed, producent aerozolu Anginbon, łagodzącego podrażnienia błony śluzowej jamy ustnej i gardła.